Już jestem 12 lat. Zawsze byłem za podwyżką, bo praca wójta naprawdę nie jest taka łatwa i przyjemna. Dużo stresu, nerwów, dużo problemów. Ludzie przychodzą, skarżą, narzekają. Każdy by wszystko chciał mieć zrobione. Wiadomo, że pieniędzy w budżecie dużo nie ma, a każdy by chciał być zadowolony. Także ja się wstrzymałem, czyli nie byłem przeciwko, ale się wstrzymałem. A dlaczego? Za chwileczkę uzasadnię. Interpelacja. W związku z podjętą uchwałą o ustaleniu wysokości wynagrodzenia wójtowi gminy Lubasz składam interpelację o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Punkt pierwszy. Kto i dlaczego zakwestionował dotychczasową uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla wójta gminy Lubasz? Dlaczego nie otrzymaliśmy kopii tego dokumentu przed dzisiejszą sesją Rady Gminy, a ten dokument już powinien być na komisji? W jaki sposób, skoro dotychczasowa uchwała była niezgodna z prawem, ustalono wynagrodzenie dla wójta, a zwłaszcza czy w skład tego wynagrodzenia wchodził dodatek stażowy? Punkt czwarty. Jakie składniki wchodziły w skład wynagrodzenia i w jakich kwotach, jaka była łączna wysokość wynagrodzenia wójta, brutto oraz netto? Ponadto składam oficjalny wniosek do pani przewodniczącej Rady Gminy w Lubaszu o zbadanie przez Komisję Rewizyjną zasady naliczania wynagrodzenia wójta. Bo jeżeli coś zrobić, to musi mieć naprawdę ręce i nogi. Ja zawsze będę zagłosował podwyżką, bo naprawdę się wójtowi należy, ale żeby to było zgodne z przepisami. Dziękuję.